dobry, agent Resil się kłania, a dzisiaj, ponieważ nagrywam bardzo, bardzo wcześnie, to muszę mówić bardzo cicho. Ale dzisiaj również zagramy sobie w rewersę. Jest to ostatni dzień bety, dlatego planuję nagrać 5 odcinków, a właściwie 6, w których to będziemy mogli do końca miesiąca kwietnia robić sobie odcinki właśnie z rewersę. To pomoże mi, agenci, się zaklimatyzować w Zabrzu. Aj, aj, no kurde. Dobra, trafiłem go na taki. I padłem. Dobra, padłem. Ale z Jackiem. Zabiliśmy typa. Ajaj. Dwa kile w gratisie. Nie, dobra, padłem. Dwie klerki nie załatwiły. O kurde. Zabiłem jednego, dobił mnie drugi. Dobra.
chcę wam, agenci, mówić nic, ale jestem po całonocnym nagrywaniu. Dosłownie padam na twarz. Niewiarygodnie zabiłem Nemesisa ponownie. Jesteśmy na drugim miejscu. Teraz z Chrisem. Fajnie się w to nawet gra, agenci, tylko trzeba zrozumieć tą grę. Patrząc na Steamie, zauważyłem, że beta gry jest mocno krytykowana za to, że to co jest zwykły deathmatch, że tam, ale... wiadomo. Więc... ale tutaj nie chodzi o to, żeby to miało straszyć, tak jak prawdziwy Resident. To miał, ma nas... zmusić do taktyki, do myślenia, do walki. A nie do uciekania przed sobą nawzajem. O kurde. Ejda to potrafi. Nie powiecie mi chyba, że się zastrzeliliśmy nawzajem. Dobra, nieważne. Zabiłem ją. Dwie dżilki. Kurde. Wystarczam przez to dużo. Wiecie, agenci, czemu się zdecydowałem? Bo ta postać Chrisa jest... to coś jest... nie... Ta postać osoby jest bezwartościowa. Chociaż ty masz kurwa. Dobra, zdetonowało mnie. Okej.
O kurde. Dobra, ja padłem. Że jej skrawnik zrobił, kurwa, nastawiła bombę za bombą. Ciekawe, ile udało nam się. Udało nam się całkiem niezły wynik wywalić. Nie wiem, czy mnie słyszycie, agenci, czy nie. Po prostu pracuję nad tym, żebyście mieli materiały do piątku za dwa tygodnie. Jak na razie mamy je do czwartku. Ale wkrótce możemy mieć do piątku, a potem już 5 dni. I zaliczymy, że cały miesiąc spędziliśmy z rezydentem. Pomijając tam parę tygodni, jeden tydzień, w którym to byliśmy z Life is Strange. Nie nagrywam też tych gotowców, dlatego że mi się nie chce nic lepszego dla was znaleźć, tylko dlatego, że no najbliższe kilka tygodni będzie ostry. Kurde! Nie, nie! Dlaczego z drugiej strony mnie atakują? A, to są wspólnicy najpewniej. O kurde. Tylko powiedzcie mi, abyś jak ja mam walczyć, kiedy ja muszę... Kiedy ja jestem wiecznie bity. No nie da się. Zjem cię i tyle. Trani. Zjadłem ją i po temacie i chyba zabiłem też Jacka wtedy, że on się przemienił w Jacka Bakera.
O kurde. Nie daruję mu tego. Ten tyran zginie. Ach, niewiarygodne. Dlaczego ona mnie razi? Jak ona porazi kogoś w domu, to nie ma bata, ona, ta osoba jest spisana na straty na start. I skończyła. No świetnie, jeszcze mi przywa, ale no tak, super. Jeszcze się uleczyła, zajefaken byście. Zaczynam rage'ować tą grę. Oj, niech mi się tylko pojawi. Zostanie tak z granatu. Daj się strzelić! Powinienem pokazać jej fakera, ale się powstrzymał. No. Przynajmniej kogoś zabiłem. Mam tę satysfakcję, że nie jestem najgorszy na świecie. Spróbujmy Leonem. Jest to też ostatni dzień agendy, kiedy możemy się spotkać z Betą. Bowiem od jutra ona będzie nieaktywna najprawdopodobniej. Kurde. No odstrzelił mnie. Schwarzenegger 1. Cholera jasna, nikogo nie trafiłem. Właśnie, przedziuram go. Dobrze, jesteśmy kurde. No nie, znowu mnie podziurawił. Dość. I teraz cię zjadam. Koniec tej zabawy. Zabiła dwa. Pewnie jest z siebie ta osoba bardzo dumna. No nie, ten typ mi działa strasznie na nerwy. O masz! Dobra. Tylko czemu nie zaliczyło killa dla mnie, tylko dla jakiegoś randoma, co wybuchł przez moje podziurawienie.
Okej. Mamy to. Oni współpracują ze sobą, to widać. To tyleś mnie podzierali. Ja pierniczę, co za kill. On już ma z 26 kili. Zbudowałaś. Idą, idą. Cholerna wężyca. Dobra, a teraz mogę atakować z odległości. Super. Zabiłem jedną osobę. Zrzucił mnie 1,5 kilometra dalej. Dobra. Skończyliśmy z tym. Ten był mocny, a ja dzięki temu uzbierałem sobie 4. miejsce. Claire. Ta cholerna Claire, która tak dużo potrafi ubić. Ciekaw jestem, czy to kwestia tego, że wzmocnili postać Claire, czy po prostu... To ja się osłabłem w tej grze. A może to ludzie są mocni? Zobaczymy. W każdym razie ammo zawsze będzie w pierwszej kolejności do zebrania. Okej. Okej, jest źle.
nigdy nie mogę w nią trafić. Przez pomyłkę zabiłem nie tą osobę, co chciałem, ale... Ale to też akceptuję, spoko. Fajny patent. Fajnie, że można przez pomyłkę zabić kogoś, kogo nie zamierzacie zabić. Bo ta osoba ci wybuchnie w twarz. Dobra. Padła. Kurna. Zjadła mnie. Ta osoba. Czekajcie. Ja spróbuję się z nim nie ganiać, tylko go złapać. Dostaniecie się za to, bo za chwilę na scenie będzie nie R, a super tyra. Kurde. Przynajmniej w tych ostatnich chwilach poszatkuje Claire, to znaczy tą. Ej, The Wong, Vivo. Kurna. Ludzie w tej grze potrafią drażnić. Dobra, przemieniam się. Co tym razem? Super tyrana. Dobra, padł. Claire to porządna firma. Ona zawsze na pierwszym miejscu. No i tak jak każdy odcinek z Reverse ma 30 minut, tak ten nie będzie się wyróżniał, agenci. Było kilka fajnych meczy. I już wam mówię, od kogo zaczniemy jutro. Od Hanka. Także mam nadzieję, że ten film wam się podobał. I będziecie chcieli tego więcej. I oczywiście pora na reklamy. Polecam zakup płyty Afirmacja Aniki Dąbrowskiej, książek Katarzyny Klio-Gucewicz, w tym Księżycowe Blizny, Cienie Północy oraz Drżenia Lata. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.